jedzenie. Na jedzenie, tak? Na grochówę. A to nie wiem, jaki wam tam dawali. Dali, dali. No trzykolorowe. Teraz poproszę kolegę. Olek, potem. Karolina Gośnie, komunistka tegoroczna, biały tydzień skończyła właśnie w zeszłym tygodniu. Dalej, część. Chyba stali, żona, woda i rodzi, jak stali. Nie tam to pierwszy raz uczestniczyłeś w tym spływie jako uczestnik z numerem 10 startowym. Tak, jako, ale wcześniej uczestniczyłem jako łącznik na motocyklu. Ale jeszcze wcześniej? Tak, jeszcze o rok wcześniej. Tak? O rok wcześniej. Aha, albo nie, może też. Nie, bo właśnie nie mówiłem, że to tak, było tak, rok to później, tak, byłeś o rok jako łącznik. Potem byłeś jakimś sędzią. No, taki uzbierany, bo to z Nowego Targu było z 10 osób. Taki lubicie. Nie sędziowie żadni, tylko... No i akurat coś tam. Ale my to montujemy wtedy w komputerze, jak jest materiał gotowy. No i wydrukowujemy, a potem tylko wkładamy do posteru. Pan mówi, że... Tu można spokojnie, jak jest... Można to zrobić bez żadnego posteru. Że pan mówi 100 na 70. Tak? Są tablice. Kolega Zbyszek Mizerek, który miał być komandorem, niestety wylądował w szpitalu. Wszystko ma się ku lepszemu, za 4 do 6 tygodni będzie zdrów i cały, ale w tej sytuacji funkcję komandora pełni jego zastępca, kolega Andrzej Gosztyła, któremu oddaję głos. Witam serdecznie wszystkich uczestników 75. Międzynarodowego Spływu Kajakowego imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu w imieniu kierownictwa spływu oraz zaproszonych gości. A teraz poproszę o zabranie głosu pana burmistrza miasta Nowy Targ. Witam znamienitych gości. Mam po raz pierwszy chyba zaszczyt uczestniczyć w tym otwarciu. Tym bardziej się cieszę, że ranga tego spływu jest tak wysoka i nasze miasto może gościć państwa. Proszę
teraz o zabranie głosu pana wiceprezydenta miasta Krakowa, pana Tadeusza Ćmiela. Życzę wszystkim uczestnikom, aby takie słońce jak teraz towarzyszyło wam przez cały spływ do końca. Życzę wielu estetycznych wrażeń w tym przepięknym przełomie Dunajca i aby konkurencja pomiędzy wami była bezpieczna i zdrowa. Do zobaczenia w Krościenku. Panie komandorze, szanowni państwo, z okazji jubileuszu 75-lecia Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu minister sportu Witold Bańka skierował okolicznościowy adres. Proszę teraz o zabranie głosu pana wiceprezesa Polskiego Związku Kajakowego Tadeusza Wróblewskiego. Proszę państwa, to był Wojtek Kudlik, olimpijczyk, znakomity kajakarz w przeszłości, a dzisiaj wysoki urzędnik w randze wicedyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego, a wcześniej powszechnego, wspierał kajakarstwo i dziękuję mu z tego miejsca za dotychczasowy wkład i prosimy więcej. Proszę państwa, mam jeszcze drugie podziękowanie w waszym imieniu rodziny kajakowej dla pana prezydenta Krakowa oraz dla burmistrza Nowego Targu za to, że wspierają kajakarstwo w sposób znaczący. Tu mamy zawsze start, tu mamy bazę, natomiast Kraków rozwija nam powoli i pilnuje, żeby ośrodek olimpijski Kolna, na którym byliście, piękny ośrodek, dalej się rozwijał. Także dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie burmistrzu. Serdecznie wam życzę stopy wody po żeglarsku pod kajakiem i żeby słońce wam świeciło do końca spływu. Wszystkiego dobrego. Kilka odznaczeń dla sędziów oraz dla organizatorów. Szybciutko tę uroczystość przeprowadzimy. Bardzo proszę, Piotr Mamak. Panie Piotrze, prosimy blisko. Brawo, zasłużony dla polskiego kajakarstwa. Startuje dopiero w odznakach, bo chce cały komplet, brązowa odznaka dla Piotra Mamaka. Bardzo prosimy. Piotr Zaziębło. Bardzo prosimy. Proszę, proszę państwa, Kinga Kempa, Agnieszka Lecyk. Proszę bardzo. Czy Tomasz Woźniak? Urszula Malec. Jerzy Czopyk oraz Dorotę Włosik. Proszę państwa, no jedna z najważniejszych osób, tym bardziej od niej zależą wyniki, Elżbieta Jaworska. Bardzo prosimy. Gratulacje, 40 lat w kajaku. Państwa. 75. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imieniem Tadeusza Pilarskiego uważam za otwarty. Dzisiejszy dzień jest odcinkiem limitowanym czasem, czyli swobodne płynięcie. Są na trasie dwa progi, których bezwzględnie nie wolno pokonywać. W spływie weźmie udział 20 drużyn, około 20 drużyn, co oznacza, że będzie płynęło około 250 osób. Przypominam także, że w jutrzejszym dniu w slalomie można startować tylko w kaskach, albo własnych, albo dostarczonych przez organizatora.
Co? Przypominam o tym podawaniu głośno numeru. Dobrze? Tam jest zegar. Ciekawie, ten Niemiec się go zasłoni. Już tutaj na przystanku. Ja też mu zdjęcia zrobię. Tylko. Już jestem gotowy. Będzie zsuwał, spuszczał niżej na zdjęcie na wiele tego. Też. To nic, trudno. Będziemy robić ślad. Thank you.